11 stycznia. Szczególne trzy słowa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozdział, 7 wiersz. W 7 wierszu apostoł kończy pozdrawianie wierzących w Rzymie. Trzy słowa, których użył w tym zdaniu, przewijają się przez cały list, tworząc jego główny temat. Pierwszym ważnym słowem użytym w tym liście do Rzymian ponad 20 razy jest łaska. W chrześcijańskim zrozumieniu łaska jest Bożym darem dla naszego zbawienia. Rzymian 6,23 jasno stwierdza, że zbawienie jest darem, zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bóg swej miłości nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy, śmierć, lecz daje to, czego nie jesteśmy godni, życie wieczne. To jest łaska. Drugim słowem jest pokój. Dla Pawła pokój jest ściśle związany z łaską. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 5,1. Pokój jest pięknym, nowotestamentowym słowem. Dla pogańskiego świata w pierwszym wieku pokój oznaczał brak wojen. Jednak w Nowym Testamencie słowo pokój ma związek z hebrajskim zrozumieniem słowa szalom. Hebrajczycy i pisarze Nowego Testamentu uważali pokój nie tylko jako stan bez wojny, ale jako pozytywne błogosławieństwo. W pozdrowieniach Pawła słowo pokój zawsze występuje ze słowem łaska. Tylko Bóg jest w stanie dać prawdziwy pokój sercu człowieka. Trzecim ważnym słowem w naszym tekście jest słowo ojciec. W Nowym Testamencie określenie to zawsze opisuje Bożą miłość i czułą troskę Boga o swoje dzieci. Bóg zwraca uwagę na nasz stan. Jako nasz ojciec zawsze jest po naszej stronie i troszczy się o nas jak prawdziwy rodzic. Kulminacyjną myśl o ojcostwie jest zawarta w liście Rzymian 8 rozdział, gdzie apostoł pisze, że wierzący są częścią rodziny Bożej. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 8 rozdział, 39 wiersz. Użycie przez apostoła słów łaska i pokój w pozdrowieniu nie jest czymś nowym. Zrobił to Aaron, gdy błogosławił Izraelitów. Niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. 4 Księga Mojżesza, 6 rozdział 24-26. Dziękuję.